Jest to dla nas rok szczególny, ponieważ obchodzimy 40-lecie naszej galerii Katowice, która, jak z matematyki łatwo policzyć wynika, powstała w 1979 roku. Żeby uczcić to nasze 40-lecie, zaprosiliśmy pana Krzysztofa Gierałtowskiego z wystawą. Bardzo mu dziękuję, że przyjął nasze zaproszenie. A teraz my jeszcze raz zapraszamy tutaj do nas na środek. Ja mogę naturalnie o każdym z tych zdjęć opowiedzieć historyjkę, bo właściwie bez historyjki nie ma dobrego portretu. Ponieważ ja tworzyłem i nadal tworzę moje listy osób do portretowania w ten sposób, że muszę ulec jakiejś fascynacji. Idę ulicą Świętokrzyską w okresie wyborów prezydenckich i co widzę? Przyszedł ktoś i nakleił portret Mazowieckiego. Potem przyszedł ktoś zły i napisał na tym portrecie PZPR. Chcąc go zniesławić, bo nigdy nie był w PZPR. Potem przyszedł ten łagodniejszy facet, który na plakat Mazowieckiego nakleił plakat Wałęsy. Potem przyszedł jeszcze inny, który starczyściowo ten portret Wałęsy. A potem maszerowałem ja i to sfotografowałem. Więc jak widzicie Państwo, można portrety robić różnie. Staram się, że tak powiem, zachowywać równowagę w mojej twórczości. Najlepszy dowód, że tam macie Państwo portret Andrzeja Gwiazdy, inżyniera Andrzeja Gwiazdy, który od wielu lat prezentuje na różnych wystawach i który jest nawet w zbiorach Ludwig Muzeum w Kolonii i został zreprodukowany w takiej Biblii Fotografia XX wieku, taka gruba książka, gdzie obok Witkacego jestem jedyny Polak. Więc, a ten portret został zrobiony w przeddzień stanu wojennego w kuchni państwa Wałęsów, kiedyśmy ze smakiem zjedli kaszankę, którą wcześniej kupiłem w bufecie Komitetu Wojewódzkiego Partii w Gdańsku. Bo przedtem fotografowałem Fischbacha. Kupiłem tą kaszankę, poszedłem do stoczni, gdzie była krajówka, poszliśmy do państwa Wałęsów, kaszanka została zjedzona, zdjęcie zostało zrobione. Zobaczcie Państwo, że oddaje atmosferę czasów, bo tak jakoś wisiało coś w powietrzu, że za chwilę dostaniemy po nosie. I dlatego ma on na portrecie już na negatywie nos przycięty. Thank you.